Witam, z tej strony Ferdi. Pomyślałem o reaktywacji mojego kanału, który między innymi zajmował się Bitcoinem. Chciałbym podejść do tematu Bitcoina trochę na nowo, w sposób, o którym jawnie się nie mówi, po różnych rozwiązaniach ze świata off-chainów, side-chainów i opisów tego typu zagadnień. Dzisiaj zajmiemy się ogólnikowym omówieniem tego tematu, by z czasem usiąść do niego na poważnie. Czym jest Bitcoin? Jest to dość trudne zagadnienie, bo każdy postrzega Bitcoina przez swój własny pryzmat zasad i definicja ogólna nie oddaje moim zdaniem pojęcia Bitcoina. Dla jednych to po prostu jedna z wielu kryptowalut, dla innych to fenomen ze świata ekonomii, socjologii i nowych technologii. Z jednej strony mamy pieniądz deflacyjny, z drugiej sposób działania Bitcoina i jego technologii stworzyło wiele ciekawych rozwiązań z zakresu np. tworzenia oprogramowania czy usług, a dodatkowo mamy zżytą społeczność, która ciężko pracuje nad tym, by Bitcoin był jeszcze lepszy, przy okazji razem spędzając czas, rozmawiając, śmiejąc się czy grając w gry bitcoinowe. Może to co powiem to filozofia w stylu metafizyki, ale Bitcoin to Bitcoin i każdy ucząc się o Bitcoinie tworzy własną wewnętrzną definicję. Wielokrotnie rozmawiałem z osobami, dla których Bitcoin jest czymś innym niż dla mnie. Jest wiele koncepcji rozszerzenia możliwości Bitcoina o nowe funkcjonalności. Pomysłów na ulepszenie sieci jest bardzo dużo. Są sidechainy, sidebloki, offchainy, drivechainy, spacechainy, shadowchainy. Część z nich to pewnego rodzaju iteracje poprzedniej wersji. Nie można jednak mimo to wyznaczyć definicji. Ruben Thompson, który jest twórcą tego typu rozwiązań, sam uważa, że sidechain to zbiór cech niż konkretna definicja. Sidechain to sieć blockchainowa, w której głównym tokenem jest kryptowaluta stworzona poprzez zablokowanie Bitcoina na głównym łańcuchu. Sidechainy mogą też mieć inne cechy łączące z Bitcoinem, takie jak wspólny proof of work. Myślę, że taka dość ogólna definicja jest odpowiednia i odrzuca takie abominacje, jak to, że Ethereum jest lub będzie sidechainem Bitcoina. Tego typu rozwiązania nazywa się warstwami Bitcoina, w której pierwszą warstwą jest on sam. Tak więc nie tylko ogry mają warstwy. Narysujmy to. Od razu zaznaczę, że będę się skupiał na istniejących systemach. Na początku mamy pierwszą warstwę, czyli samego Bitcoina. Co tu można powiedzieć? Mamy Segwita, w niedalekiej przyszłości liczymy na sygnatury Schnorra, Taproot, w dalekiej na Dandeliona, Graphroot, Simplicity i mnóstwo innych rozwiązań. To tutaj mamy najmocniejszy znany blockchain oparty o Proof of Work, 10-minutowe bloki itd. Teraz dodajmy drugie warstwy. Na przykład mamy tutaj RSK, Lightning Network, Liquid i Commerce Block. O Commerce Block jednak nie będziemy rozmawiali, bo to nowy projekt sidechaina, ale poprzednie już jakieś sukcesy mają. Zacznijmy od Lightning Network, czyli sieci, która ma zeskalować Bitcoina. Ma parę ciekawych właściwości, które sprowadzają się przede wszystkim do olbrzymiej wydajności. Sieć powinna być w stanie obsłużyć od 18 do 22 milionów transakcji na sekundę. Nawet wszystkie połączone blockchainy tyle nie powinny być naraz w stanie przetworzyć. A jest to możliwe dzięki odpowiedniemu podejściu do topologii sieci. A dzięki temu, że nie potrzebuje blockchaina, to transakcje są ultra tanie i zwykle oscylują w okolicy 1 satoshiego za transfer. Oczywiście w takim razie wygląda na to, że Lightning jest dobry do transakcji, szczególnie mikropłatności. Jest to ogólnie prawda, ale to otworzyło przed Bitcoinem nowe możliwości. Nagle różni programiści zaczęli tworzyć gry, które wykorzystują tę sieć. Wydaje się więc, że Bitcoin może w dobry sposób wpłynąć na branżę gier. Jednym z większych projektów jest tutaj Lightnight. Możliwości wykorzystania Lightninga jest o wiele więcej. Można tworzyć zdecentralizowane i anonimowe komunikatory, które mogą na przykład przesyłać cyfrowe przedmioty typu gry. Można autoryzować się kontem Lightninga, a dzięki wykorzystaniu tasowania cebulowego system jest anonimowy. Liquid nie jest dość dużą siecią, lecz powoli się rozkręca. Jego głównym celem miało być dostarczanie płynności między giełdami, odciążając w ten sposób Bitcoina. To co cechuje Liquida oprócz anonimowych transakcji to minutowe bloki i możliwość tworzenia własnych tokenów. Jest to sieć, która jest wspierana nawet przez wielu niezależnych twórców bitcoinowych. Można więc dodać obsługę Liquida do naszego sklepu opartego o BTC Pay, czy używać go w zdecentralizowanej giełdzie BISC. RSK to również bardzo ciekawy projekt. Twórcy tworząc go chcieli całkowicie wyeliminować wady Ethereum, by powstała możliwie najlepsza platforma do inteligentnych kontraktów. Na początku twórcy powoli rozwijali blockchain i zaczęli wykupować coraz to ciekawsze projekty, by z czasem po naprawieniu najważniejszych problemów konkurencji ruszyć do ataku. To czym się różni RSK od Ethereum, oprócz oczywiście wykorzystania Bitcoina natywnie, to znacznie silniejszy Proof of Work dzięki rozwiązaniu zwanym Merge Mining. Dodatkowe usprawnienia pozwoliły na znacznie lepsze skalowanie sieci, a dzięki meetupom, szkoleniom czy wsparciu merytorycznemu udało się pozyskać część twórców na wyłączność. Nie tylko nowe projekty są budowane na RSK, ale również część eksperymentuje z przeniesieniem się od konkurencji, tak zrobił Chainlink czy Aave. Tak więc DeFi jest jak najbardziej możliwe na Bitcoinie i powstaje bez żadnych kompromisów i stron trzecich jak BitGo ze swoim WBTC. Oczywiście wszystko brzmi dobrze, ale omówiliśmy dopiero drugie warstwy, a przecież są też trzecie i czwarte. Jednak na razie nie będziemy ich omawiać. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał.
Jeśli ktoś chce, to może mnie wesprzeć, wystawiając dobrą sumkę na tipping.me. Przypominam, że kolekcjonujemy lajki i subskrypcje.